Dzień dobry, Krzysiu.net. Dziś przedstawię, co to jest przepełnienie bufora, czyli buffer overflow. Jest to taka luka w oprogramowaniu, która pozwala właściwie na wszystko, w zależności jak bardzo jest zaawansowana ta luka, może po prostu doprowadzić do zacięcia programu, do wykradzenia naszych prywatnych danych, do zainstalowania jakiegoś wirusa. Termin jest bardzo szeroki, więc przedstawię tylko jeden ze scenariuszy, ale ogólnie działa to bardzo podobnie we wszystkich przypadkach. Przedstawię na przykładzie poczty, gdzie zjawi się przebiegły klient, który będzie chciał coś sprawić, żeby poczta coś wykonała. Tak więc zapraszam na pocztę. Wyobraźmy sobie biuro poczty. Do tej części mają dostęp klienci, do tej tylko pracownicy biurowi. Tutaj przez szparę można wrzucić list i trafia do listów. Nigdzie indziej nie może trafić, tak przynajmniej myślą pracownicy poczty. A tutaj w tej części dostępnej dla pracowników biurowych są też zadania od szefa. I przykładowo ktoś tutaj przychodzi po tej stronie biurowej i kładzie w zadaniach od szefa, zainwestuj cały majątek. No więc w ten sposób ktoś potem przychodzi, tutaj przychodzi, bierze, patrzy. Okej, no to trzeba zainwestować cały majątek, no to w porządku, bierze. A z tej strony przychodzą ludzie, i ktoś wrzuca na przykład jakiś tu list, pozdrowienia z huty cynku, jest tu ciepło, wpadaj. No, faktycznie fajne miejsce na ogrzanie się. I ktoś wrzuca list i trafia tutaj do listów. Ktoś przychodzi i tutaj koniec kasy, prześlij 100 zł, pewnie jakieś dziecko z kolonii wrzuca i też trafia do listów. Ktoś potem przychodzi, wybiera te listy od strony biurowej, no i dobrze, no, przekazuję dalej. Ale teraz co się dzieje? Przychodzi ktoś sprytny i wrzuca kartkę. O, tutaj sobie muszę pomóc, bo trochę konstrukcja niestabilna. Wrzuca kartkę. Wsadź sobie patyk w oko. Ale gdzie to jest? No już w zadaniach od szefa przychodzi ktoś, no i patrzy w zadaniach od szefa wsadź sobie patyk w oko. No i w ten sposób klient, chociaż miał dostęp tylko z tej strony, dostał się do tej przegródki, która jest tylko dla pracowników. I tak samo to wygląda w programie. Tu są dane, które wprowadza użytkownik, a tu jest to, co programista miał nadzieję, że tylko tutaj się dostanie i nigdzie indziej. Ale okazuje się, że nagle może się coś znaleźć w innym miejscu przez to, że programista o tym nie pomyślał. Może to służyć na przykład temu, że przez przeglądarkę przeglądamy plik, i okazuje się, że przeglądarka zamiast po prostu go wyświetlić, to ten plik zadziała w taki sposób, że nasz komputer coś wykona. Na przykład, tak bardzo potocznie mówiąc, zainstaluje jakiegoś wirusa. No więc mam nadzieję, że znów mi się udało wyjaśnić, na czym polega to przepełnienie bufora. I po prostu, żeby być jak najbardziej zabezpieczonym, najlepiej korzystać z aktualnych wersji programu. Dlatego to jest takie ważne. Programiści często poprawiają takie błędy. No i tym sposobem dotarliśmy do końca. Następnym razem będzie o nadawaniu pakietów, dokładnie o broadcastingu i sniffingu, czyli kolejne rzeczy związane z internetem, z bezpieczeństwem sieci.
takim razie do usłyszenia, do widzenia.